Carlo Ancelotti zwykł mawiać, że Pirlo w ułamku sekundy dostrzega możliwość podania, której inni piłkarze mogliby wypatrywać całe życie. Genialny rozgrywający, absolutny mistrz stałych fragmentów, a przy tym piłkarz, którego nie sposób było nie lubić. Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej pasjonujących karier w historii włoskiej piłki. Kiedy w 1992 roku jako nastolatek trafił do Brescia, grając wcześniej w mniejszych klubach juniorskich, szybko okazało się, że na stadio Mario Rigamonti mają do czynienia z talentem czystej krwi. Na jednym z treningów wpadł w oko trenerowi Mikrei Lucescu, który najpierw włączył go do treningów z pierwszą drużyną, a 21 maja 1995 roku, dwa dni po 16 urodzinach, pozwolił młodemu Pirlo zadebiutować przed publiką w swoim rodzinnym mieście, stając się najmłodszym debiutantem Brescii w historii Serie A. W seniorskim składzie Bianco Azzurrich na dobre zadomowił się dwa lata później, gdy drużyna pod wodzą Eduardo Rei walczyła w Serie B o powrót do elity. Powrót, który finalnie stał się faktem przy sporym udziale Andrei, ustawianego jeszcze wtedy bardziej ofensywnie tuż za napastnikami. Dobre występy w kolejnym sezonie Serie A musiały zaowocować transferem do większego klubu, a najbardziej konkretna okazała się oferta z Mediolanu. Na San Siro przychodził jako gracz Interu, nie wiedząc jeszcze wtedy, że największe sukcesy w tym mieście będzie świętował w koszulce derbowego rywala. Do Mediolanu Pirlo został ściągnięty przez Gigiego Simoni, jednak już jesienią na ławce Interu zastąpił go Mikrea Lucescu. Ten sam trener, który kilka lat wcześniej jako pierwszy dał mu szansę w dorosłym futbolu. Mimo dużego uznania dla talentu Pirlo, rumuński szkoleniowiec nie zdecydował się powierzyć mu znaczącej roli w drużynie, która tamten sezon zakończyła dopiero na 8. miejscu. Pirlo trafia więc na wypożyczenia. Najpierw do Reginy, dla której rozegrał kapitalny sezon 99-2000 i po którym wracał na San Siro z wielkimi nadziejami. W międzyczasie latem 2000 roku jako kapitan prowadzi reprezentację Italii do Mistrzostwa Europy do lat 21, zostając najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem turnieju. W wygranym 2-1 finale z Czechami Pirlo zdobył obydwa gole dla swojej drużyny, a sposób, w jaki zdobył drugiego z nich, przez lata pozostanie jego wizytówką. 5 secondi, batte Pirlo, attenzione! C'è! Fantastico! Andrea Pirlo, la magia è arrivata al 35esimo e 35 secondi, decimo centro per Andrea Pirlo, il grande protagonista di questa nazionale, con la palla messa là dove... Niestety, w rundzie jesiennej kolejnego sezonu wystąpił w barwach Interu tylko czterokrotnie i znów trafił na wypożyczenie. Tym razem do rodzinnej Brescii. A tu na swojej pozycji ofensywnego pomocnika Pirlo spotyka swojego największego idola, Roberto Baggio. To właśnie wtedy trener Carlo Mazzone, chcąc znaleźć miejsce na boisku dla nich obydwu, jako pierwszy przesunął Pirlo w głąb boiska na pozycję cofniętego rozgrywającego. Z uwagi na kapitalny przegląd pola, precyzję długich podań i wizję gry, którą Pirlo wyprzedzał wszystkich pozostałych graczy na murawie, pozycja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Jej następstwem było jedno z najpiękniejszych zagrań w karierze Pirlo, czyli pamiętna asysta do Roberto Baggio na wagę remisu w meczu z Juventusem. Baggio, rete! E Roberto Baggio fa mutolire delle Alpi, 1-1. Po powrocie z wypożyczenia Pirlo nigdy już nie założył koszulki Interu, zamieniając tamtego lata barwy Nerazzurrich na koszulkę Milanu. W nowej drużynie, głównie pod wodzą Carlo Ancelottiego, Pirlo stał się graczem światowej klasy. Całkowicie odmienił moją karierę, znajdując mi idealne miejsce przed linią obrony. Wspominał po latach trenera, z którym w ciągu 8 lat wspólnej pracy sięgnął po każde trofeum, jakie może zdobyć włoska drużyna. W tym czasie Pirlo współtworzy jedną z najlepszych jedenastek w historii Milanu, a zdecydowanie najlepszą w XXI wieku, będąc częścią legendarnego składu obok takich graczy jak Paolo Maldini, Nesta, Gattuso, Seedorf, Szewczenko, Inzaghi, Cafu czy Kaka. To podczas kadencji w Milanie przylgnęło do niego określenie metronom, oznaczające przyrząd nadający rytm w muzyce. Taką właśnie funkcję, nadającą rytm swojej drużynie, pełnił Pirlo w mistrzowskiej jedenastce Rossonerich.
początkiem tamtego pasma sukcesów był sezon 2002-2003, w którym mimo zajęcia trzeciego miejsca w lidze, Milan sięgnął po Coppa Italia i po 10 latach przerwy znów poczuł smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Zwycięstwa o tyle słodszego, że odniesionego nad rodzimym rywalem Juventusem, który w tamtym sezonie okazał się najlepszy w lidze. W kolejnym mistrzem był już Milan. Najgorszy moment w karierze Pirlo przyszedł niespodziewanie. W samym środku usłanej sukcesami dekady. W nocy z 25 na 26 maja 2005 Pirlo bliski był rezygnacji z dalszej gry i przedwczesnego zakończenia kariery. Kilka godzin wcześniej Milan pewnym krokiem zmierzał po kolejny triumf w Lidze Mistrzów i w niewytłumaczalnych okolicznościach wypuścił z rąk pewną wygraną na rzecz Liverpoolu z Jerzym Dudkiem w bramce. Po nocy w Stambule wszystko straciło sens. Kiedy po wszystkim weszliśmy do szatni, nie mogliśmy mówić, nie mogliśmy się ruszać. Zostaliśmy mentalnie zniszczeni. W jednej chwili futbol stał się najmniej istotną rzeczą w moim życiu. Nie miałem odwagi spojrzeć w lustro, sądząc, że moje własne odbicie splunie mi w twarz. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydawało się zakończenie kariery. Byłoby to odejście w nieprawdopodobnej hańbie. Nie odszedł. Wrócił po Mistrzostwo Świata. W dorosłej kadrze Pirlo zadebiutował we wrześniu 2002 roku pod wodzą Giovanniego Trapattoniego, a następnie reprezentował Włochy na 3 Mistrzostwach Europy i 3 Mundialach. Chociaż podporą reprezentacji był przez całą swoją karierę, to bez wątpienia najpiękniejszym jej momentem było lato 2006 roku. Tak jak 6 lat wcześniej na młodzieżowym Euro, poprowadził Włochy do wygrania Pucharu Świata, trzykrotnie otrzymując tytuł najlepszego gracza w meczach przeciwko Ganie, a następnie w półfinale z Niemcami i w wielkim finale z Francją. Ten triumf okazał się najlepszym lekarstwem na chorobę, którą sam nazywał syndromem stambulskim. Pirlo do spółki z innym klubowym kolegą i złotym medalistą z 2006 roku, Gennaro Gattuso, już w kolejnym sezonie poprowadził Milan do wielkiego rewanżu na Liverpoolu w kolejnym finale Ligi Mistrzów. 23 maja 2007 w Atenach zwycięzca mógł być tylko jeden. Będąc już wtedy rezerwowym, Jerzy Dudek mógł z ławki oglądać, jak podrażniony druzgocącą klęską przed 2 laty Milan bierze odwet na jego drużynie. Na pożegnanie z Mediolanem Pirlo pozostawił na San Siro jeszcze jedno Scudetto. 32-latkowi zaproponowano co prawda nowy, ale ledwie roczny kontrakt, co Pirlo potraktował jako zniewagę. Pieniądze nie grały roli. Allegri mnie nie chciał, nie potrzebował zawodnika o mojej charakterystyce, więc powiedziałem nie, dziękuję. Swój koncert przeniósł więc z mediolańskiej La Scali na deski Teatro Reggio w Turynie. Kiedy Andrea powiedział mi, że do nas dołącza, pomyślałem, że Bóg naprawdę istnieje, a nam trafił się transfer stulecia. Wspominał proroczo tamte przenosiny Gianluigi Buffon. Pirlo niechciany i skazywany na emeryturę w Mediolanie, w Turynie otrzymał drugie piłkarskie życie. Wspaniała batalia o Scudetto już w jego pierwszym sezonie 2011-12 toczyła się między Juventusem a właśnie Milanem do przedostatniej kolejki. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął nowy klub Pirlo, a on sam został w tamtym sezonie królem asyst. Tym triumfem Juventus zapoczątkował swój imponujący marsz po 9 kolejnych mistrzostw z rzędu, z których pierwsze 4 do momentu odejścia z Turynu były udziałem Pirlo. W Juve nadal czarował. Trzykrotnie jako piłkarz starej damy został wybrany piłkarzem roku we Włoszech, 4-krotnie wybierany do 11 sezonu Serie A, 11 sezonu Ligi Europy i Ligi Mistrzów, a w 2017 roku znalazł się w 11 wszechczasów Juventusu. W trakcie swoich 164 występów w biało-czarnej koszulce zdobył 19 bramek, z czego aż 15 z rzutów wolnych. 33-letni Pirlo był też jedną z największych gwiazd Euro rozgrywanego w 2012 roku na boiskach w Polsce i na Ukrainie.
po fantastycznych meczach z Chorwacją, Anglią i Niemcami znów jak w 2006 roku trzykrotnie zgarnął tytuł najlepszego piłkarza meczu. Jego ostatnim wielkim turniejem był Mundial w Brazylii, rozgrywany dwa lata później. Pirlo chciał co prawda powalczyć jeszcze o wyjazd na kolejne Euro do Francji, ale po przenosinach do New York City FC i kontynuowaniu kariery w amerykańskiej lidze MLS został przez Antonio Conte pominięty przy powołaniu finalnej kadry na francuski turniej. Swój ostatni, 116 mecz w barwach Azzurrich rozegrał w sierpniu 2016 przeciwko Malcie, stając się piątym najczęściej występującym piłkarzem w historii reprezentacji Włoch. Wizjoner, elegant, dyrygent, maestro. Najważniejszy element układanki wszystkich szkoleniowców, którzy mieli zaszczyt korzystać z jego wielkiego talentu. Przedstawiciel wymarłego już gatunku piłkarzy, którzy swoją gracją na boisku zachwycali tłumy niczym na deskach teatru. Człowiek, który udowodnił, że nawet będąc piłkarzem, można zasłużyć na miano prawdziwego artysty. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, którą następną legendę chcecie zobaczyć na tym kanale, a w kolejnym odcinku widzimy się już w najbliższą środę.